Serdecznie jest z nami Mateusz Polski. Witam. Mateusz, przed swoją drugą walką zawodową, jak się czujesz ogólnie? Czuję się bardzo dobrze. Lepiej na pewno niż przed pierwszą walką. Naprawdę tutaj z trenerem wykonaliśmy fajną robotę i czuję się dobrze. Jak ci się pracuje z Hakopem? No bardzo, bardzo dobrze. Chwalę tutaj trenera Hakopa, bo ułożył mi naprawdę solidny plan i fajnie to realizujemy. Jak coś jest nie tak, ja mu mówię, on to wszystko kalkuluje sobie w głowie, mówi mi co jest 5 i naprawdę petarda. Dziękuję, że razem możemy trenować. Myślisz o tym zawodowstwie już właśnie na takim etapie poważnym? Tak. Lata lecą, myślisz o tym? Myślę, że tak, że przyszedł już czas już na to zawodowstwo. Już, niektórzy mi mówili, że wcześniej mogłem przejść na bok zawodowy, dużo osób mi mówiło. No ale jest tak jak jest, przyszedłem teraz. Myślę, że teraz skupię się tylko na boksie zawodowym i tutaj będziemy toczyć jak najwięcej walk. Jak przygotowania? Ile czasu miałeś, żeby się przygotować do tej gali? Jesteś zadowolony z tego okresu? Tak, przepracowaliśmy pełen okres przygotowawczy do tej walki. Od początku stycznia już trenuję, jestem cały czas w gazie. No i przygotowuję się pod tą walkę, pod te 6 rund. Na ważeniu widziałeś przeciwnika, możesz go jakoś ocenić? Jakoś szczególnie zwrócił swoją uwagę? No troszeczkę wyższy ode mnie jest, wiem, że jest młodszym zawodnikiem ode mnie. Ma 20 lat. W normalnej pozycji boksuje. No przed tobą na pewno doświadczenie wielkie i na ringach olimpijskich i generalnie. No tak, przeważam na pewno doświadczenie z ringów olimpijskich, ale to jest boks zawodowy, on też miał więcej walk w boksie zawodowym, miał chyba 4-5 walk, ja drugą, więc no co, tutaj jutro ring zweryfikuję. No to też muszę zapytać o ilość rund, no bo ta ilość rund się zwiększa. W tej chwili jest to jakiś problem? Mi nigdy nie robiło problemów. Większa ilość rund nigdy mi nie robiła problemów. Ja zawsze z kondycją stałem na piątkę, więc bez problemu. To w takim razie dużo dobrej energii przed walką, no i trzymamy mocno kciuki. Dziękuję bardzo.